ktoś deal, ty mi dajesz suba, a jak mnie wylosuje, to daję ci pół klawiatury. Fajne. Czarny rynek się robi na czacie. Podoba mi się to. Zaczyna takie początki kapitalizmu się zaczynają na czacie. Dobrze, panowie biznesmeni. Rośnij, biznesmenie, jak na drożdżach. Już potem w realu zaczniesz, wiesz, potem handlować jakoś i tak dalej. Yeah, boy! Tylko Kacper! Siemano. Witam. Ale cię wrzuciło. Witam. Dobra, powiedz mi, o co byś chciał zagrać? A wiesz co, to może jakąś klawiaturkę? Gold 1, ale to jest Rankedy, tak? Czy to Nie, TFT? to jest TFT. A brandzikiem masz branda? Czaj, zerknę, bo jak coś to kupię go. Mam. Dobra, czekaj, gramy do rana i dwie potki, tak? No normalnie tak. No, masakrycznie długo oglądałem cię na YouTubie, no nie? A jakoś w tamtym roku zacząłem cię obserwować na Twitchu. Ale to rozumiem, ligę oglądasz na YouTubie. W sensie, czy już nie oglądasz od kiedy zacząłeś streamy oglądać? Nie, oglądam na YouTubie też normalnie. Czym się ogólnie zajmujesz w życiu realnym? Jeszcze się uczę, wiesz? Ja mam dopiero 20 lat. 20 to jest dopiero? W kwiecie A wieku! już? W 20 lat człowiek tworzy komputery, rakiety wysyła na Marsa. Rozumiesz? Ty już powinieneś myśleć o rzeczach wielkich. Ty jesteś w takim wieku, że powinieneś wielkie. Gdybym ja nie robił pajacerki tutaj, to już bym na Marsie był. Rozumiesz, o co chodzi? No priorytety, wiadomo, pajacerka jest ważniejsza. No dokładnie, tu się zgodzę. Wiadomo, ja robię pajacerkę, żebyś ty po pracy się mógł wychillować albo szkole, a ty w tym czasie robisz rzeczy wielkie, jakieś, wiesz o co chodzi, na miarę odkrycia Ameryki i tak dalej. Jak ja mam dopiero 50% wczytywania gry? CO?! Ty, to O reset... dobra, nie jestem, coś zlagowało. Jestem. Nie, no to resetujemy, bo jestem level do przodu, to zresetujmy na spokojnie. Nie, to luz. Tej, czekaj. No ale przecież jestem level do przodu, ty jesteś tak silnym brandem? Zobaczymy, jak pierwszy level branda versus trzeci. No nie wiem, dobra, zróbmy inaczej, weź te wszystkie moby. No, na luzie nie ułatwiasz tak bardzo. Nie, ja nie ułatwiam, wyrównuję tylko szanse. Czekam, aż bijesz trzeci level i przyjdę z powrotem. Ty się uczysz, rozumiem, studiujesz już, jak masz 20 lat, czy to jakieś technikum, czy tam zawodówka, nie wiem, jak to działa. Policjalna szkoła, wiesz? Aha. To jest. I co tam jest No, konkretny kierunek? technik masażysta. O kurde. To fajne się wydaje ogólnie. Wiesz co, Siostra mojego bardzo kolegi zapotrzebowanie podobnym. teraz No jest. właśnie, też słyszałem. To nie, siostra mojego kolegi to ogarnia i jeszcze kuzyn. Także dużo ludzi to ogarnia. Tylko no strasznie dużo roboty jest z tym, no nie? Ale to ogólnie to co, na czym to polega? Masujesz ludziom plecy tak oj, tyle? Czy to jakoś rehabilitacja? No nie wiem. A to zależy jak sobie chcesz, no nie? Bo to masz jeden relaksacyjny, czyli tam głównie w spa, ale masz no medyczny, czyli ten leczniczy, który tam w szpitalach, w DPS-ach O i tak kurde, i dalej. który ty bardziej wolisz? No, znaczy to zależy czy chce iść na łatwiznę, czy nie, a ja nie chcę, no nie? Więc szpitale, czyli tak głównie leczenie ludzi. Ale rozumiem, że łatwizna się i tak dalej wiąże się po prostu z wyższymi zarobkami w przyszłości. Te trudniejsze, tak? No, zdecydowanie. No to lepsza, duża opcja. No nie ma co tak to. Poszedłeś na to nie ma sensu pieprzyć się z jakimiś tymi, nie? Ty, Nie za dobrze to wygląda. Myślałem, że od tego masowania będziesz miał lepsze Wiesz, ręce. stary mi się tak telepią te łapy teraz. Ja rozumiem. Dobra, gicik. No co ja mogę Ale, dobra, dasz. powiedzieć, no? Ale mogę ci zaoferować nadal wygraną. Nie wiem, czy oglądasz wczoraj streama. O, no, oglądałem, czekaj. Poczekaj, wyjdźmy z gierki na spokojnie. No, normalnie, że chcę, no No nie? to czemu nie bijesz Infernala full głośność do oczywiście mikrofony, żebyśmy to wszyscy słyszeli? Czemu nie bijesz Infernala? No! Uznajmy, Widzisz? fajne. Chociaż myślałem, że bardziej to przyciągniesz, ale uznajmy, dobra. Wygrałeś uczciwie! Poczekaj, Dzięki jeszcze raz! Razem teraz krzykniemy, ja i ty, tylko się oddalę kawałek. Poczekaj, na 3-4, poczekaj! Dobra. Czemu Czemu nie nie bijesz pijesz Infernala?! Infernala?! Dobrze, teraz lepiej poszło. I teraz uczciwie ci wyślę tą klawiaturę, bo to było piękne! Wygrałeś uczciwie umiejętnościami. Nie w League of Legends, ale to jest niepotrzebne, bo na tej klawiaturze już każdego pokonasz. Jak tam będzie jeden wersy z kimś innym, to go zniszczysz. Nekusek, podaj nick, proszę. Witam. Słychać cię trochę takie ten, ale wszystko chyba słychać. Na lidze przyjmij. Dobra, powiedz mi tak, na start, o co byś chciał grać?
Są? Dwie myszki, jedna klawiatura. Klawiatura. Jak długo już oglądasz, bo tam wyzywają, że tylko randomy wygrywają? Kurde, nie wiem. W sensie na YouTubie zacząłem. A, no to tak jak mówiłem, ja cię broniłem już. Chyba bo w żółtym Lotosie sobie jadłem chińskie z kolegą i mi pokazał, jak w slotsy grałeś. W szopie jakieś. Jak zaczynałeś. Najlepsza rzecz, na której można mnie odkryć. Niesamowite. Powiedz mi, ile ty masz lat, bo brzmisz jakby się sporo. 17. Nie wiem, wszyscy naprawdę, to od tych kurzych jajek w hormonach. Albo mikro, no nie wiem o co chodzi. Doran String jak coś, co? Tak, Doran String, dwie poty. Do. I powiedz mi, uczysz się, tak? Jest teraz kwarantanna, więc masz wolne. No tak. Co myślisz o tej całej kwarantannie, powiedz? Cieszysz się? Smucisz, że nie widzisz kolegów w szkole? Nie no, z kolegami czasem się wyjdzie. Wyjdzie? Co? Ty masz w domu siedzieć! Jest szaleje epidemia, wiesz o tym? No nie mogę. Po co ja ci tą klawiaturę mam wysyłać? Przecież ty nie dożyjesz do dojścia jej, rozumiesz? Co ty mi mówisz w ogóle? Siedź w domu, oglądaj streama i czekaj, aż minie. No oglądam właśnie, to więcej rób dużo. No dobrze, dobrze, bo się przestraszyłem, rozumiesz? Ale masz skin. No, ja też. Jakiś nowy skin to jest? Najnowszy, Nightbringer. Dla rozluźnienia, co planujesz po szkółce, jak już skończysz w końcu? No i nie wiem jeszcze. Ale jakieś tam luźne plany, nie wiem, studia, do roboty. Zarządzanie na studiach. Zarządzanie na studiach? No. Jakiś to zawsze kierunek już jest, ustalony. Dywizja S4. Zacząłem w sezonie 9, to S2 miałem. S2. To ty dopiero grasz dwa sezony, czy dłużej? No, w 9 zacząłem. To byś jakoś szybciej ładuje to. Ups. Oj, oj, oj. No co ci mam powiedzieć, no? Co ci mam powiedzieć? Zastanawiam się. Szkoda, że Kłop Infernala wygrał. Co? Szkoda, że Kłop Infernala zrobił. A to byś chciał go zrobić? Zależy co do wygrania. No do wygrania jest ta klawiatura nadal. Także moglibyśmy to tak zrobić, czemu nie? Jakie bez Infernala, co wy piszecie? Te strzały wchodzą, proponują ludzie. Było takie coś, nie wiem czy to widziałeś. Te strzały wchodzą! A nie widziałem. W co ja flashnąłem, widziałeś? W co ja flashnąłem! Tak, właśnie. O, w co ja flashnąłem? Ale tak na pełnej. Musisz przekroczyć skalę decybeli u mnie w słuchawkach. Rozumiesz o co chodzi? W co ja flashnąłem? Nie, poczekaj. Dobre, nie. Ale musisz... No właśnie. No właśnie, dawaj. Jeszcze jedna próba. Co ja flashnąłem? No tak ciche to jest trochę, tak za ciche według mnie na klawiaturę. Jeszcze głośniej musisz. Dobra. Poczekaj, ja ci zademonstruję, ale czat na chwilę musi ten wyciszyć chyba streama, jak ja mam to zademonstrować. Słuchaj, ty się odsunę od mikrofonu specjalnie. W co ja flashnąłem? Coś takiego, wiesz o co chodzi, jakbyś się w SSJ zmieniał. O, no. W co ja flashnąłem? Trochę ciche, jeszcze raz, teraz potężnie dawaj! W co ja flashnąłem? No, lepiej, bo już się aż przerwało na końcu i nie było słychać co mówisz, więc chyba serio mikro nie wyrabia twoje. Właśnie chciałem o słuchawki grać, bo widzisz jak to mam. Dobra, gratulacje w takim razie, tyle prób. Zasłużenie no, wygrałeś. Opłacało się, dziękuję bardzo. To mam ci napisać tam wszystko? Poczekaj, zapiszę cię tutaj na spokojnie. Cikoli muszę napić, ty, bo mi się struna głosowa przepaliła jak krzyczałem. Fenix wygrał! Siema, wygrałeś. No, dobrze, że mnie widziałeś. Nie wiem, Luj, dawaj tą po prawej. Zagrałem sobie pod AD z Orakom. Też masz stopingu? Nie interesuje mnie nic. To. Ja nie wiem czy wygrałem ostatni 1v1, wiesz kiedy? O matko. No, 1v1 to luj. Ale w liga coś tam pykasz, nie? O kurde, to przez ping, ja mam 100 pingu, wiesz? Ja mam 120, więc ty gadasz. A, dobra, ty. 120, ty. Chyba wzrostu, dobra, dawaj. Pa, jaki unik robię. O kurde, pik kartą robisz tobie, nieładnie. No. Luj, nie wiedziałem jakie runy brać, także nie będzie to letal tempo śmierciowe. Będzie dobrze. O kurde, chyba jestem martwy, ty. Na pewno. Wow, ty!
Ta 120 pingu! Co ty pieprzysz w ogóle? Jakie 120 pingu? Dobra, ty kłamco, oszuście. Dobra, zostaje się wpieprzony, łatwo, dzięki. Czekaj. A idę siostrze powiedzieć, że myszkę dostanie. A dzięki za wzięcie udziału. Dzięki, dzięki. Zasłużenie. Soraka jednak za łatwa jest. Polecam następnym osobom pod AD. No chyba muszą grać, to mam łatwy wygrany, tak jak ja słucham. No właśnie. Dobra, ostatnia myszka pokazuje. Taka myszka. Widzieliście dokładnie jaka? Losuj mnie albo strzelam. Proszę Ryuku, nie strzelaj, błagam. Wie, no nie ma na co czekać. Co? Jak to możliwe? No on pisał 3 sekundy temu. Wylosuj mnie albo strzelam. Mam cię na celowniku. Jakim w dupę cudem? Zobaczymy, co będzie. Nie pytam, czy długo oglądasz, bo wiem, że długo siedzisz tutaj ogólnie. No, siedzę. Powiedz mi, ile ty masz lat, bo brzmisz na dużo, ale pewnie masz 13, jak poprzedni ludzie. Nie no, 16. Niemożliwe, że... Nie, ile ty masz lat? Do 16. Co ty? Nie no, brzmisz jakbyś miał co najmniej 20, no o co chodzi? No, jakoś tak wyszło, no. Czyli do szkółki też chodzisz, tak? No ta, technik informatyk. O, to fajne. Jak miałem mikro za 30 zł, to brzmiałem na 40 KEKW. Jak u ciebie wygląda sytuacja? No ja mam mikro za coś koło 120, jakoś tak. No, a brzmisz jakbyś 60, czyli jednak jest do góry proporcjonalnie. Jaką masz dywizję ogólnie? Aktualnie G2, w tamtym sezonie P4, na solo queue i na flexach P2. W sensie... Ten dzik zrobiłem jakieś 2 lata temu, jak grałem AD Carry, a teraz to gram gdzie popadnie w sumie, tak. Gdzie po prostu, nie wiem, najczęściej chyba mid, teraz supporta gram senną, praktycznie to... klasze, wszystkie gram senną, także... Na rankedach chwila klikasz? To znaczy, na rankedach to supporta głównie, senną właśnie teraz, bo silna jest. Kurde, skupienie, czuję, przez pieprzonego Discorda czuję to skupienie, rozumiesz? Nie, po prostu ja ogólnie mam taką taktykę. Mogę ci powiedzieć w sumie, że nie CS-uję, bo jak CS-ujesz, to ci rzadziej dusza wypada. Właśnie, wiem. Ta gra będzie długo trwać, bo te Q healuje. Ara? Nie, jak? Jak cię trafię, Q to healuje? No w sensie, na przykład ja mogę sobie teraz Q na wieżę użyć i mnie heal... O kurde, to raz. Jak używasz Q, to dostajesz heal. Widzę, że to samo robimy. Ej! Ty nie trafiłem cię, rozumiesz? O kurde, w dupę, to było fartowne. Jakbyś się trafił, to HND. O, no nie wiem. Nie miałbym obrażeń, wydaje mi się, aż tyle. No, masz Ignite też. O kurde, w dupę. Nie! Siema. Nie, no ja pierd... To już mi wydymałeś bardzo. To już jest bardziej niż Fenix z tą Soraką, szczerze. Jak coś możemy dogrywkę. Nie, no co ty... Jeszcze... Jakimś czempionem, którym ty chcesz na przykład. Nie. Wolę ci wysłać myszkę. No ogólnie to mi się za 15 minut jeszcze klas zaczyna, tak żeby tak pomiędzy mi się tak szedłem. Zapiszę cię. Ogólnie to ja tam od 2K17, jak tam Urfik był, tam chyba Veigarem grałeś, mój kolega filmik podesłał i w sumie od tamtej czasu się tak oglądam. A no streamkin to tak od 2 lata temu może. No, ja cię od dawna kojarzę, także możliwe, no, że te 2 lata. Kozacko, dobra. Ja wcześniej jeszcze pod innym nickiem byłem. Jaki? No. Michmac 12 tam. Nie wiem. Ten łącznie chyba mam watch time 16 dni jakoś. O kurde, to dużo, w dupę, ładnie. Fajnie. Szkoda, że już się skończył konkurs. Bo był totalnym kozakiem. 10 nagród, 10 osób, a łącznie wzięło chyba z 20 osób udział, wydaje mi się, przez
dupę 5 godzin losowań. Ale to nie jest koniec. Ty sobie myślałeś, że to jest koniec konkursu, debilu? Nigdy się konkurs nie skończy. O ty w dupę. A cię zaskoczenia teraz wziąłem. A cię zaskoczenia szmaciarzu wziąłem. Czekaj tu na mnie. Słuchaj. Jedna rzecz jeszcze została. Cały set do wygrania. Wszystkie itemy w jednej rzeczy. Ty sobie myślałeś, że to jest koniec konkursu, durniu? Nigdy się konkurs nie skończy. Ale inne zasady zupełnie. To jest konkurs w konkursie, chłopie. Państwo w państwie. Wszystko naraz na jednym streamie. 4 osoby losuję. I grają turniej. O ten zestaw. No dobra, to losujemy. Darkish, napisz mi swój nick na lidze tylko. Dobra, Kabanus, chill. I Cyryl wygrał. Czyli... Ja pierdziele, jaki ty masz nick. Kupa 10. Green Ghost. Dobra. Nie musicie grać tymi samymi czempionami. Po prostu gracie. Dobra, obserwujemy pojedynek. Ja jestem potężnym komentatorem. Po jednej stronie Win or Feed na Sylasie. Po drugiej stronie Vladimir, Kabanos Chili. Niesamowity pojedynek dwóch zawodników. Nie wiem, jakie mają dywizje. Dobra, dociągnięcie, jak niczym Tarzan do przeciwnika doskoczył. Niestety, no, wyszedł na tym na minus. Nie wiem, czemu to zrobił, ale może miał jakiś ukryty plan, żeby pokazać disrespect, że potrafi różne triki zrobić na tym zawodniku, na tej postaci. Wydaje mi się, że w tym przypadku tak nie jest, po prostu przegrywa, ale... nie wiem, który champion jest silniejszy. Wydaje mi się, że Vladimir... Chociaż na szóstce on mu kradnie R-kę, więc teoretycznie na szóstce... Jak na razie Kabanos sobie bardzo dobrze radzi. Już ma tylko 100 many na Sylasie plus jeden potek, drugi już stracony. Vladimir to jest bardzo silny champion. Do 1 versus 1, zwłaszcza chyba w początkowych fazach gry, kiedy masz bardzo duży sustain. A co do 1 versus 1 to jest spoko rzecz. Co ty gadasz, jak Nerwarian grał na Disa, to sobie championy wybierali sami. Ty w dupę fanatyku pieprzony, co ty mi gadasz do głupoty? Oczywiście jestem komentatorem, który wyzywa czat, ale to o to właśnie chodzi w tym komentowaniu. Szósty level został wbity na Vladimirze. Zobaczymy, czy tu będzie jakaś agresja. Jak na razie 36, raczej minionami się nie skończy ta gra, z tego co widzę. Prędzej ktoś kogoś zabije. Dobra. Uuu, agresywnie poleciał, ładnie mu tu zbił pół HP. Niestety nie próbował dalej, myślałem, że będzie leciał. O kurde. Many zabrakło, to obijanie, właśnie. I to jest plus Vladimira. Nie musisz mieć many, ogromny sustain. Ciężka postać do pokonania 1 na 1. Konkurs to scam, Kamil? Dobra, scam to jest twój stary ty, bo nie jesteś jego synem. Idź z tego streama. Nie no, nie wyzywam widzów jako komentator, to są tylko żarty. Naprawdę. No niestety wygląda na bardzo złą sytuację ten Sylas. Nie wiem, czy Vladimir miał R-kę jeszcze, ale no praktycznie może go zabić pod turetem. Widać, że próbuje to zrobić, myśli o tym. Gdyby zagrał, wiadomo, że on gra tu o nagrodę, więc troszeczkę, wiesz, większy stres, ale prawdopodobnie mógłby go na spokojnie zgwałcić pod turetem. Nie robi tego, może to disrespect, nie wiadomo, co mu tam siedzi w głowie. No niestety tutaj może nawet nieumiejętności zadecydowały, bo ładną wbitę robił Sylasem. Uuu. O kur. Pytanie teraz, ale raczej... Kabanos! Kabanos wygrał. Niestety nie mogę grać, chcę żeby grał... Nie możesz chcieć! Chcieć to możesz... Czemu ty piszesz, że nie możesz grać nagle? W dupę. To losuję następną osobę. A Patryk już. Dobra, daję full screen, wybierzcie sobie czempiony. Feli et ty, Mordekaiser versus, nic nie widzicie, versus Syndra. Kuba gra Syndrom. Syndrom. A ja Atroxem. Tutaj ciastka, widzę, nie popełnił błędu tego co Sylas. Wydaje mi się, że te ciastka mogą sporo dać. W tamtej grze nie wiem, czy ciastka by nie przesądziły o tej grze. Bo jednak tym Sylasem dobrze grał, tylko... No, wydaje mi się, że postać po prostu za słaba do wygrania tamtej gry. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Nienawidzę grać na Mordekaisera, także zobaczymy, czy Syndra umie zagrać na tego czempiona. Po szóstym levelu będziemy oglądać dwie kropki?
ale to będzie taki, wiesz, nie wiesz kto wygra wtedy już totalnie, rozumiesz? Dobra, Syndra bez many całkowicie, tylko że ona gra pod podki, także wydaje mi się, że te podki tutaj dużo dadzą. No mówię, nie popełnił tego błędu, co popełnił Sylas, który niezły był. Niestety to tak wyszło. Oczywiście niestety dla Sylas. Okej, okay. Kuba wygrał. Dobra, skreślam cię, Patrygiusz. Szt. Dobra, i teraz Cabanos versus Kuba. Kto wygra? Mam nadzieję... Dobra, wczytało się normalnie. Team Cabanos? Jestem bezstronny, ale patrząc na to, co piknął Cabanos, to... Tak, wiesz, utożsamiam się z nim. Wiesz, że słabszy musi pokonać silniejszego. Team Kuba? No... Kurde, no ciężko tutaj mówić. Wydaje mi się, że Kuba ma większe szanse, dużo lepszy champion, zwłaszcza na szóstce, to już w ogóle. Ale nie wiemy, jak on gra tym Teemo, wiesz o co chodzi, bo on tym Teemo jest jakimś pieprzonym otepekiem. Potężna muzyka, co tak cicho szmato? Nawet nie muszę już nic mówić. Dobra panowie, bo ta nuta trwa tylko 5 minut, straszajcie się. Ale to wtedy jest przegrana gra. Uuu, to był stun? Ściana? Bo nie uderzyło kulką. Widzę, że zacięty pojedynek. Panowie wiedzą, o co walczą. Widać, że profesjonalny komentarz. Cabanos i Kuba grają bardzo defensywnie tą ostatnią gierkę. Zdziwiło mnie to. Znaczy, może Kuba bardziej agresywnie. Cały czas próbuje trafić. Niestety wyszło mu to chyba raz. Na razie ładnie. Ole, bo wypieprzył Wonga. Czemu on gra pod prestatak, skoro idzie pod max kół? Ulala, wyszli na otwartą wojnę? Nie, bitwę, wojna, luj, to jest wojna, bo nie ma więcej po tym. Emocje jak na LCS-ach? Na LCS-ach to wiesz, emocje ty, jak przy szachach, porypany jesteś. LCS-y, kto ogląda LCS-y? Jak nawet Jankos przestał być Polakiem, to już nie ma dla kogo oglądać. Pół HP, ale ma Ignite'a Kuba, tak? O kurde, czy to byłby koniec walki? Czy to będzie koniec walki? Ja pierdziele, Cabanos! Pokazał niesamowite umiejętności, mimo że był na przegranej pozycji. Ponieważ Teemo wydawał się słabszy, do 1 vs 1 z Syndrom mógł poczekać na szóstkę Syndrom i go po prostu zabić na combo. Chociaż nie wiem, czy to by zabił. Nawet Ignite'a chyba nie użył. Niesamowity pokaz umiejętności. Cabanos, główna nagroda idzie do ciebie. Kuba zostaje skreślony. Cabanos idzie do góry i zdobywa koronę. Nie wiem, czy ci wysyłać w takim razie, skoro... Ale dobra. Dobra, w takim razie gratuluję ci. I co? I wyślę ci to. Cieszę się, że wygrałeś. Mimo... Bez subskrypcji widz wygrał. Tu nie ma faworyzowania, widzisz? To już ma suba. Ale teraz dopiero. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!